Jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w 17 sezonie grze Brawl Stars, który nazywa się Tajemnica w Centrum. W dzisiejszym odcinku odblokujemy sobie w końcu nowego chromatycznego zdymiarza, którym jest RT. Jesteśmy, moi kochani, już w moim lobby i na samym początku zobaczmy, co słychać w sklepie. Mamy do aktywowania nowy karnet zadymiarski, jakaś emotka do Mandy, tutaj przebranie kruka za darmo, żetony, więc sobie od razu odblokujmy. Są jakieś fajne nowe skinki, nic ciekawego nie ma, wszystkie skiny są z poprzedniego sezonu, a my, moi drodzy, lecimy na sam koniec sklepu i wpisujemy kodzik Farel do sklepu. Pamiętajcie, jeżeli będziecie kupowali gemy, zanim kupicie gemy, wpiszcie kodzik Farel, będę wam mega wdzięczny, was to nic nie kosztuje, mi naprawdę sporo pomaga, dzięki wam mogę tworzyć różne dla was konkursy, więc mega się jaram. Moi drodzy państwo, zaczynamy na początku od kupienia karnetu zadymiarskiego. Nowy sezon. Aktywuj, no i oczywiście aktywujemy sobie ten za 249 gemów już z 10 poziomami. I uwaga, odblokowujemy wszystkie nagrody. El Major. El Major Domo El Primo. Mega fajny skinek. Każdy musi mieć tego skinka w szafce, więc polecam za pierwszy poziom karnetu. Łatwo jest go mega zdobyć. A jak gracie w Brawl Stars, na pewno wam się karnecik przyda, co nie? Dzięki temu odblokowujemy szybciej nagrody, monetki i tak dalej, i tak dalej. Ja od razu wszystko tutaj odblokuję na fulla. Pyk, 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 pyk. Punkty sławy nam wpadają też za to. Więc zarąbiście. Moneta, moneta, moneta. Ciach, ciach, ciach. I pakiecik odznak. Co my tutaj mamy? Groma, Rose i Bu. No, tak średnio. Zanim kupimy kolejne 20 poziomów, moi drodzy państwo, muszę wam coś powiedzieć. Ostatnio miałem mega przypał w klanie, daliśmy rangę pewnej osobie, która miała być zaufana, po czym wyrzuciła wszystkich z klubu. Jeżeli oglądają mnie starzy klanowicze, pamiętajcie, moi kochani, że cały czas szeregi The Farel Team są dla was otwarte, zapraszam każdego. Próg aktualnie to jest 29 tysięcy puszek, było więcej, ale na chwilę obecną jest mniej. Mamy jeszcze 7 wolnych miejsc, więc zapraszam wszystkich. Jeżeli jesteście aktywnymi graczami, gracie ligę klubową, no to zapraszam. Jak widzicie, tutaj jest totalna deklasacja, dominacja The Farel Teamu. 373 pucharki do 110, więc jak lubicie nagrody odblokowywać, dodatkowe jakieś rzeczy, no to zapraszam. Wejdźmy sobie jeszcze w karnet bojowy i co my tu mamy? Wygraj bitwy, wygraj bitwy, wygraj bitwy, wygraj bitwy, wygraj bitwy. 10, co tu się dzieje? Czy wy to widzicie? Ile tu jest bitw do wygrania za kasę? Misje specjalne. Ale czad, widzowie, ale będzie farma golda w tym sezonie. Coś pięknego. No dobra, więc nie ma na co czekać. Wchodzimy w karnecik, kupujemy poziomy. Aż do poziomu 30. Mam nadzieję, że nam klejnotów starczy. Jak nie starczy, no to trzeba będzie dokupić niestety. 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... I 30 poziom odblokowujemy RT i teraz wszyscy stawiają łapeczki w górę, jeżeli jara was ten nowy zadymiarz. On naprawdę jest mega fajny, uwierzcie mi, już go testowałem. Zresztą kto oglądał odcinek, ten wie, a kto nie oglądał, więc teraz nadrobi. Moi drodzy państwo, od razu wchodzimy tak, w zadymiarzy. Pyk. I go boostujemy. Jazda z nim. Nie ma lipy. Okej, okay, jest poziom 9. Na chwilę obecną tyle starczy. I słuchajcie, trzeba skustomizować. Jeżeli kiedyś odpaliliście sobie Brawl Stars i widzieliście gościa, który nazywa się Code Farel albo Farel, to teraz możecie to ładnie zweryfikować, czy to na pewno byłem ja, czy podrabianiec. Ja, jak dobrze wiecie, współpracuję z Supercellem i mam specjalną emotkę. Emotkę Creatora i sztandar Creatora. Nikt oprócz osób, które współpracują z Supercellem, czegoś takiego nie mają. I zawsze, jak będziecie widzieli Code Farel na mapie, jeżeli są przy moim niku dwa takie awatary literki C, czyli Creatora, to znaczy, że jestem ja. Dołóżmy jeszcze tą emotkę i wybieramy. Nie ma na co czekać. Mamy tutaj jeszcze jakiś fajny evencik. Okej. Okay. Gramy solo. Starcie solo. Let's go. Jak widzicie, mój awatar teraz się fajnie wyróżnia, więc od razu wlatuje na sam środeczek. Raz, dwa, 3, 4. Na 4 hity otwieram skrzynkę. Postaram się zrobić jak najwięcej fragów. Raz, 2, 3. Mój, 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 mój! Nie trafiam. Dobra, tutaj postawiłem bazę sobie. Niepotrzebnie w sumie. Ale nieważne, nieważne. Teraz szybciej atakuję. Bomba, bomba. O, teraz będę mega fajnie otwierał skrzynki. Patrzcie, tam jest chłop i dostaje ode mnie gonga. I podwójny strzał za 5000. To był drugi frag. Od razu wjeżdżam tutaj.
Rzucam ulta. Ach! Zapomniałem, że jak dam ulta, to mnie cofa. Jezuniu! Widać, że jeszcze jestem nieobyty z tą postacią. Raz, dwa, trzy. No dawaj, padaj, dobra. Chyba trzeci to był frag. Wjeżdżamy w tą szelkę. Raz, dwa, ult, bomba. No i dawaj, wariacik, dojeżdżam cię teraz. To jest Ems. Ciekawe, po ile już bije. Po parę tysięcy. Bomba, nie trafiam. Bardzo wolna jest ta postać, nie jest za szybka, widzicie? Ale chyba jestem i tak szybszy od Ems, bo ją doganiam. Tak! Bomba! 3800 i 4800. Nieźle. Jak na sam początek, całkiem nieźle. Odblokowujemy oczywiście aż trzy strony zadań, ale tu będzie golda. No i gramy jeszcze raz. Tym razem postaramy się pobić ten rekord i uwalić jeszcze więcej osób w tym meczu. Mamy Mortisa z przodu. Będzie mój frag, mój. Dobra, zabiłem. Raz. Nie, ten gościu mi go skroił. Najgorzej, dobra, ale już mam dwa power cubesy. Lecimy po kolejnego wariacika, bo tu na początku nie ma sensu odbierać skrzynek. To lepiej powalczyć z ziomkami. Raz, dwa. Ult. Przyspieszony teraz jestem. Jak rzucam ulta, to szybciej się poruszam, moi drodzy. Jak ktoś jeszcze nie wiedział... Więc teraz już wie. I jak teraz nacisnę ulta, kiedy mój ult jest już na mapie, czyli moje nogi są na mapie, no to przyciągam się do niego. Uwaga, uwaga, Rosa, zostaw mi go. Nara! Ha! Widzieliście, jaka fajna ewakuacja. Na tą Rosę potrzebuję troszeczkę więcej chlebka zjeść w postaci power cubesu, więc musimy szybciutko się tutaj uzbroić w power cuby. Ta postać za pierwszym razem atakuje mniej. Za kolejnym razem, jak zaatakuje, uderza o 1000 damage'a albo 1500 więcej. Więc też taka ciekawostka dla wszystkich tych, którzy nie wiedzieli. Ona ma 10 koła HP. Raz, dwa, trzy, cztery, okej. Zrobimy to tak. Bum, bum, bum. Dobra, bum. Dobra, niech ona podejdzie tutaj. Postaram się ją zabić moim podwójnym atakiem. Chodź, 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 Rosie, chodź. Bum, bum. Wow. Nawet taka Rosie nie ma szans na 10. Kiedy stoi moja baza i ja i mamy dosyć sporo power cubesów. Dobra. Całkiem spoko te meczyki są solo, ale przydałoby się zagrać coś innego. Może zagrajmy sobie teraz na przykład jakiś knockout? To może być ciekawe. Tutaj na pewno nie będzie też bocików, tylko będą normalni gracze. Co jest w przeciwnej drużynie? Stew, Squeak i Tick. Wszystko prawie, że na daleko. Dwie postacie na daleko. Będzie ciężko na pewno. Dobra. Więc tu musimy się troszeczkę skupić. Mhm. Okej. Dostał chyba ode mnie lekko. Nie, nie mam dobitego ulta. Więc przypał, dostał teraz. Wow! Co ten Edgar tam wyrobił? Wszystkich wyjaśnił jak szef. Dobra, ja od razu wjeżdżam w nich, bo szkoda kogoś nie pokonać. Aha! To się popisałem. Dobra, Edgar wyskakuje. Chyba przegramy ten meczyk. Tak, ten meczyk jest przegrany. Jak Edgar już leży, no to temu Jinowi będzie na pewno ciężko pokonać tą ekipę. No i uwaga, co z tego wyjdzie? Sabrina go chyba wyjaśni. Tak, już mają go w potrzasku. Dobra. Trzecia runda dodatkowa. Teraz się powinno udać. Ale tu jeszcze jest szansa w sumie na wyjaśnienie chłopa. Jakby tą Sabrinę przyciągnął, tak? I ją spetardował ładnie. 36 HP. Jak się uleczy, to będzie miał farta. Jeżeli on to wygra, to nie wytrzymam. Naprawdę, uwierzcie mi. Dobry ten Jin jest. Nie ma co gadać. Ile kto ma więcej HP? Dawaj go. Co chłop zrobił? Nie mam pytań. Dobry meczyk. Ja niestety się nie popisałem. XD. Jest jakaś dziwna mapka napad. Zagrajmy ją. Umówmy się, moi drodzy, jeżeli po tym filmie stawicie 5000 łapek, no to w następnym odcinku maksujemy nowego zadymiarza na poziom maksymalny. Odblokowujemy w nim wszystkie gadżety Star Powery. Dobra, 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 dobra. Leżą, leżą. Udało mi się nabić połowę ulta. Mega śmieszna mapka. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Okej, 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 okej. Leży, leży, leży. Super. Ja potrzebuję ulta. Dobrze, padam najgorzej. Oni już wyjaśniają ten save do końca, bo myliśmy zarąbistą tarę, tak? No to nieźle. Ej, łatwy był ten meczyk. Ja nic niestety nie zrobiłem. Jeszcze raz. Szczerze powiedziawszy, polecam wam grać właśnie ten tryb, ponieważ ten tryb jest mega szybki i prawdopodobieństwo, że wygracie w tym trybie jest duże. I dzięki temu sobie szybciutko możecie tutaj ponabijać oczywiście te zwycięstwa, co nie? Które są potrzebne, aby odblokować golda. Dobra, dostała. Dostała, dostała, dostała. Uciekam, 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 uciekam. 3, 2, 1. Woo! Nara! I patrzcie, stawiam ulta i atakujemy we dwoje. Co się dzieje? Podwojony atak jest czy nie? Powinien być. Czy jest pojedynczy? Czekajcie.
Tak, 1240 bije, a we dwoje 2900 bijemy. Nice! Ale dominacja! No i ta postać na to się nadaje w 100%. Łatwiutko. I zobaczcie, kolejne zwycięstwo. Jeszcze raz zagrajmy tą samą ekipką, bo widzę chłopaki chętni. Zobaczymy, czy tym razem pójdzie nam tak samo dobrze. Trzeba od razu uciekać, bo jest Rosa i jest... Okej, dobra. Prawie cały ult nabity. Teraz muszę tutaj przeczekać, aż przebiegną. Na ślepo strzelam. Nie dostał nikt. Dostał. Pięknie on to zrobił. Dał tą tarczę, ochronił mnie. Okej. Ulti. I bijemy we dwoje. Po 3000 cały czas insta bomba. Ale jest wyjaśnianko. Dawaj, panie Barley. Dobiegnie pan do nas, czy nie dobiegnie? A, bo tam Barley kontra Barley był. No nie mają szans najmniejszych z nami. Chociaż ta postać tak szybko nie atakuje, wam powiem. Ale i tak ten damage po 3000 na trybie, w którym nie ma power cubesów. I tak jest dobrze. Kolejne zwycięstwo w bardzo łatwym stylu. Tu muszę wygrać aż 20 bitw. O kurcze, to nieźle. Do odblokowania mam jeszcze tutaj kilka rzeczy. Są oczywiście też gemy, które sobie podniosę od razu teraz. Mamy też nowy spray odblokowany. Kolejne gemy. Punkty mocy. I odznaka do RT. Oczywiście kolejne stopnie karnetu. Sobie wbiję sam, aż odblokuję karmazynowego RT. Mam na to 55 dni, ponieważ tyle będzie trwał ten nowy sezon. Jeżeli dzisiejszy odcinek wam się podobał, stawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, wpisujcie kozik farel do sklepu, a ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!